Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Transmisja z Anfield wkrótce. Hello to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Liverpool zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. W bramce Marc-André Ter Stegen, Mo Salah oraz Son będą grać na skrzydłach. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego, współpracującego z Kylianem Mbappé. Uwaga, czy teraz będzie okazja? O, naprawdę, dobra obrona. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pewna, spokojna interwencja Edersona. Liverpool z pewnością celuje dziś w lepszy wynik niż ostatnio, kiedy zaledwie zremisował z Fulham. Jak ty to widzisz? Czego spodziewać się w dzisiejszym spotkaniu? Poprzednim razem nie udało się zagwarantować wygranej mimo roli faworytów. Dokładnie pamiętamy, że wtedy padł remis. Nie zdziwi mnie w ogóle, jeśli dziś będziemy mieli powtórkę z historii i kolejny remis. Uwaga, będą prowadzić! No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. No to mamy 1-0. Do McAllistera, z piłką Robert Lewandowski. Tak się powinno stopować ataki rywala. Wyszedł sam na sam, uwaga! Cały czas niebezpiecznie. Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońcy. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego, jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Salah traci piłkę, niedokładne podanie. Do McAllistera. Mbappé. Strata graczy The Reds. Grealish. Luka Modric. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Luka Modric, Grealish, Erling Haaland. Mo Salah, Robert Lewandowski. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Piłka znowu w grze. Manchester City jak dotąd jechał na dwójce, ale wiemy, że ta drużyna dysponuje imponującą skrzynią biegów.
zawsze może podkręcić obroty. Lewandowski. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i bić mu zasłużone brawo. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. I Bernardo Silva. Błąd, stracona piłka. Do McAllistera. Teraz Haaland. Mija teraz bez kłopotu. Jest za linią obrony. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. William Saliba. Wykorzystam okazję, by przypomnieć, że już niedługo czeka nas też transmisja spotkania w ramach rozgrywek grupowych UEFA Champions League. Liverpool zmierzy się z Atletico Madryt. Często słyszymy, że mecze pucharowe rządzą się No, teraz zrobiło się groźnie. I udało się zablokować. Nastąpi więc zmiana w składzie Manchesteru City.